Kobiety z kobietami o kobietach i dla kobiet. Miejski Dzień Kobiet odbył się tym razem w bibliotece przy placu Meciga, a wolne miejsca rozeszły się błyskawicznie. Spotkanie otworzył panel dyskusyjny, różne oblicza self care, na którym głos zabrały m.in. Elżbieta Wain Marciniak, psycholożka i terapeutka, kosmetolożka Karolina Kędziora oraz dietetyczka Maria Salicka i fryzjerka Monika Wierzba. Ideą spotkania było spędzenie czasu w kobiecym gronie, przystanięcie na moment i zajęcie się sobą. W dniu wzięły udział nie tylko prelegentki, ale także wystawczynie, lokalne przedsiębiorczynie prowadzące w Lesznie małe i większe biznesy. Były więc kobiety prezentujące lokalne rękodzieło, można było spotkać się z dietetyczką, fryzjerką czy manikurzystką, wziąć udział w warsztatach ze świadomej pielęgnacji skóry. Poświęcono także uwagę aktywności fizycznej, modzie najnowszym trendom, tworzono stylizację. Wreszcie można było zjeść coś dobrego, a wszystko to Dzięki wsparciu partnerów za darmo. Stało się już tradycją, że babskie spotkanie organizuje Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, bo okazało się, że są one w mieście bardzo potrzebne. Leszczynianki chętnie spędzają czas we własnym gronie, odpoczywając, nawiązując kontakty, także biznesowe, relacje i ucząc się nowych rzeczy. Kobiety spotykają się w Dniu Kobiet wiosną, a jesienią podczas Leszna Kobiet.